Hej, tu Ania z Jungle Boogie. Dzisiaj chciałam Wam troszeczkę opowiedzieć o olejku neem. Jako o sposobie walki z naszymi domowymi insektami, które dręczą i podgryzają nasze rośliny. Olej neem jest to olej, który pochodzi z ekstrakcji nasion miodli indyjskiej. I jest używany również w kosmetologii, do masażu w ajurwedzie. Natomiast interesujące nas zastosowanie to jest walka właśnie ze szkodnikami roślin. On posiada działanie, które wpływa na hormony insektycydów ssących i jedzących rośliny, upośledza ich funkcję żywienia i po prostu doprowadza do ich śmierci, a przy tym jest jednocześnie nieszkodliwy dla owadów zapylających, takich jak motyle i pszczoły. Nieszkodliwy również dla zwierząt domowych i dla ludzi, za wyjątkiem kotów, dla których może być lekko toksyczny, ale ma bardzo krótki czas półtrwania, około 2 dni, więc po upływie tego czasu również, jeżeli zastosujecie go na swojej roślinie, już kotom nie zaszkodzi. Używa się go w ten sposób, że 2 łyżeczki olejku rozpuszczacie w około 1,5 litrze wody i dodajecie do tego parę kropel detergentu, na przykład płynu do naczyń albo jakiegoś mydła w płynie. I tak przygotowaną substancją cały czas ją silnie wstrząsając, tak żeby się ten olej mieszał z wodą, opryskujecie liście roślin, dokładnie z góry, z dołu, ze wszystkich stron. I możecie tego używać w momencie, kiedy już macie inwazję owadów. Możecie stosować taki olejek zapobiegawczo, profilaktycznie. Możecie też co jakiś czas zamiast wycierać liście wodą, to przecierać gąbeczką z tym olejkiem. Jedynym jego minusem jest to, że ma dość paskudny zapach, ale myślę, że jesteśmy w stanie wszyscy to przeżyć i się poświęcić. Za to macie środek w 100% ekologiczny, biodegradowalny i nie jest to żadna chemia. Możecie go śmiało w swoim domu używać. Sprawdza się przy walce z wciornastkami, wełnowcami, mszycami. Także bardzo Wam taki olejek polecam.